Cześć kochani, z tej strony ciocia Ania. W tym odcinku opowiemy sobie trochę o warzywach i owocach. Wszyscy kupujemy je w sklepach lub na targowiskach. Ale czy wiecie, skąd warzywa i owoce biorą się w sklepach i na targowiskach? Jeśli nie, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Opowiem w nim o tym, jak wybrane warzywa i owoce rosną oraz z jakich krajów są przywożone do Polski. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Chyba najpopularniejszym polskim owocem jest jabłko. Jabłka rosną na drzewach w sadach. Zbieramy je latem oraz jesienią. Niektóre z nich są słodkie i mięciutkie, inne twarde, a jeszcze inne kwaśne. Możemy z nich robić soki. Świetnie sprawdzają się także w wypiekach. Kto z Was nie lubi gorącej szarlotki z lodami? Innymi owocami, które również latem i jesienią zbieramy z drzew, są gruszki. Gruszki to owoce, które najczęściej są koloru zielonego, choć możemy spotkać je także w kolorze żółtym, jak na przykład gruszki lukasówki, które zbieramy w połowie października. Lukasówki idealnie nadają się do ciast i deserów. Myślę, że z polskich owoców bardzo lubicie także śliwki. Śliwki węgierki, mirabelki czy renklody wszystkie są przepyszne. Warto na zimę przygotować z nich powidła i w chłodne wieczory cieszyć się ich smakiem w rozgrzewającej herbacie czy naleśnikach. Jesienią gotowe do zbiorów są także winogrona. Kiedy wysuszymy zebrane winogrona, nazywamy je rodzynkami. Tak, tak, suszone winogrona to właśnie rodzynki. Być może Wasze mamy dodają je do serników lub owsianek. Niektóre owoce, tak jak owoce czarnego bzu, które być może widzicie za moimi plecami, rosną na krzewach. Czarny bez zrywamy z krzewów. Z czarnego bzu można zrobić przepyszny sok, który pomoże nam w jesienno-zimowych przeziębieniach. Na krzewach rosną też maliny, jeżyny oraz agrest. A co z warzywami? Chyba najpopularniejsze w Polsce są ziemniaki. W województwie wielkopolskim ziemniaki nazywane są pyrami, albo zdrobniale pyrkami. Zbiera się je z pól we wrześniu. Ten czas nazywamy wykopkami. Ziemniaki dojrzewają pod ziemią, więc by się do nich dostać, trzeba je po prostu wykopać. Ziemniaki można wykopywać ręcznie, ale może w tym pomagać nam także maszyna nazywana kopaczką. Innym popularnym jesiennym warzywem jest marchewka. Marchewka, podobnie jak ziemniaki, rośnie w ziemi i również musimy ją wykopać. Choć najłatwiej jest ją po prostu wyrwać, trzymając za nać, czyli zieloną część wystającą z ziemi. Z marchewki warto przygotować surówkę do obiadu albo sok. Marchewka ma bardzo dużo beta-karotenu, dzięki któremu nasz organizm wytwarza witaminę A. Witamina ta jest ważna dla prawidłowego widzenia oraz dla naszej odporności. Znajdujemy się obecnie na polu kukurydzy. Zobaczcie, kukurydza jest wyższa ode mnie. Nieźle, co? Poniżej znajdują się kolby. Ostatnio bardzo popularne stają się również dynie. Nie rosną one jednak pod ziemią, a na ziemi. Dynie mogą osiągać bardzo duże rozmiary. W wielu miejscach często organizuje się konkursy na największą dynię. Nie wszystkie owoce i warzywa, które znajdziemy na sklepowych półkach i targowiskach, pochodzą z Polski. Banany, pomarańcze oraz inne cytrusy są transportowane do naszego kraju z różnych stron świata. Banany są uprawiane w rejonach tropikalnych i subtropikalnych, czyli tam, gdzie jest bardzo ciepło i wilgotno. Ich plantacje występują między innymi w Brazylii, Ekwadorze czy Tanzanii. Jeśli chodzi o ananasy, może Was zaskoczę, ale one nie rosną na drzewach. Ananasy uprawia się bezpośrednio na ziemi. Podobnie jak banany, ananasy rosną w ciepłych miejscach. Niektórzy próbują je także uprawiać w domu, w doniczkach. Zobaczcie sami,
Oto mały ananas w jednym z islandzkich domów. Im bliżej świąt Bożego Narodzenia, tym częściej w sklepach można spotkać mandarynki. Mandarynki rosną na drzewach. Są pomarańczowe i okrągłe. Ich skórka bardzo łatwo daje się obierać. Uprawia się je głównie w Japonii, Brazylii i na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Warto jeść owoce i warzywa, ponieważ mają one dużo witamin i substancji odżywczych. Dzięki nim zachowamy zdrowie i dobrą kondycję. Ten odcinek zaczęliśmy przy polu kukurydzy i kończymy również go przy polu kukurydzy. Pod filmikiem, jak zawsze, znajduje się link do rysunku, który przygotowała dla Was ciocia Asia. Jak myślicie, co jest na tym rysunku? Oczywiście będzie to kolba kukurydzy. Pod filmikiem znajduje się również drugi link, link do facebookowej grupy dla rodziców i opiekunów Rozwijaj się radośnie z ciocią Anią. Jeśli Wasi rodzice i opiekunowie dołączą do tej grupy, będziemy mogli poznać się bliżej. No to co? Do zobaczenia! Pa!